witam Was na spotkaniu z muzyką tradycyjną skrzypcową Radomszczyzny. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ładnym ozdobnikiem. Jest to taki ozdobnik w lewej ręce, polegający na tym, że wjeżdżamy palcem wysoko i zjeżdżamy. Taki rodzaj windy robimy. Zaraz Wam go zagram. Jak wykonać taki ozdobnik? Muzyka tutaj, podstawowa melodia jest prosta. A wszystkie konie ładne, najładniejszy siwy. A wszystkie konie ładne, najładniejszy siwy. Albo też można zaśpiewać, a wszystkie konie ładne, najładniejszy siwy. I ozdobnik wziął się właśnie z tej drugiej przyśpiewki, takiej najładniejszy siwy. Czyli znowu można powiedzieć, że pomysł skrzypcowej ogrywki wyniknął z tego, jak śpiewacy sobie to śpiewali. Siwy. W związku z tym wykonujemy wjazd. I spadamy na ten sam dźwięk. Na dźwięk ten. Jest to ten sam dźwięk, który mógł być zaśpiewany jako podstawowy. A wszystkie konie ładne, najładniejszy siwy. Najładniejszy siwy. Nie tylko w tym mazurku spotykamy takie podjazdy. W innych także. Jak ćwiczyć taki podjazd? Oczywiście wolno. Jeśli będziemy trzymać rękę ze skrzypcami lewą niżej, może być trochę trudno. Ale da się. I jak już wyćwiczymy to w takim tempie, przechodzimy do szybkiego zagrania. Jednocześnie chciałabym wspomnieć o tym, że wjazd na górę zaczyna się wcześniej i samo sięgnięcie w górę jest ukoronowaniem takiego ruchu, który przygotowujemy tutaj wcześniejszymi też nutami. Skrzypek w taki sposób kreuje muzykę, że kreuje ruch, że ta muzyka kreuje pewien ruch, ma taką dynamikę i nie są to po prostu odegrane nuty stojące czy płynące w linii. Już kiedyś wspominałam o tym, że skrzypek buduje taką konstrukcję, w wyniku której na przykład sięga w górę i musi to, ta prawa ręka musi mieć właśnie taką zbudowaną konstrukcję, za pomocą której tworzy się ten taki ruch w muzyce. Na podstawie tego mazurka, który zresztą słyszeliście na początku filmu, można wskazać jeszcze inne miejsca, gdzie skrzypek prawą ręką tworzy ruch.
jest to na przykład w drugiej części tego mazurka. Czyli to nie jest po prostu odegranie nut, tylko w ten sposób ta druga nuta, która spada po wjechaniu w górę, jest jakby nieunikniona. Tworzy się taki rodzaj konstrukcji. Zwróćmy uwagę, że tutaj trudno zapisać w nutach takie wartości. Nie są to wartości równe, tylko znowu jest to na takim przyspieszeniu. I dalej znowu mamy coś ciekawego, taką ogrywkę. A za drugim razem. Znowu to nie jest po prostu zagrana nuta. Tylko z powodu tego, że wcześniej gramy w górę, później musimy odbić w drugą stronę i te ruchy muszą się nawzajem równoważyć. Na pewno, żeby osiągnąć taki efekt, że ta melodia jest nieunikniona, że ona po prostu działa jak taka maszyna do robienia ruchu, warto zwrócić uwagę na to, że nie należy odrywać smyczka. Czyli nie można robić... Na pewno nie w tym sposobie, w jakim grają skrzypkowie na Radomszczyźnie. Zresztą wielokrotnie się spotkałam z tym, na przykład pan Gaca mówił, że nie należy odrywać smyczka. Że skrzypek musi tak skonstruować melodię, żeby bez odrywania smyczka ona się toczyła. Nie można jakby gubić tej dynamiki, którą produkuje ta prawa ręka. Dlatego właśnie... Zauważcie, że ręka jak już wystartuje, to kończy dopiero na końcu frazy. Teraz spróbuję Wam zagrać bardzo, bardzo wolno to, co zagrałam wcześniej. Szybciej!